Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Zostawił piłkę Pawłowski. Jest Bonecki. On to będzie uderzał. Bonecki, taki spadający liść, ale widzimy, jak spokojnie tą piłkę sobie... uderzenie, tak jak nazwałeś, spadający liść, natomiast akurat leciało na wysokość. Też muszą uważać gracze, gospodarzy na takie sytuacje, po których sędzia może gwizdnąć karny, bo to się rzadko zdarza, ale to mamy dopiero 10. kolejkę, a Zagłębie Sosnowiec miało już produktowanych 6 rzutów karnych. Dobra, prosto padła piłka, będzie okazja, popatrzmy! Była próba podcięcia, jest to bitka i gol! I tak to się rozpoczyna! 1-0! Swędrowski, który potwierdza swoją naprawdę dobrą formę, to jest jego trzeci gol w tych rozgrywkach, ale po pierwsze, Mariusz, za to, że poszedł, za to, że tą sytuację dokończył, delikatnie podcinając piłkę po raz drugi. Doskonałe zagranie, przede wszystkim zagrali klepkę w pole karne, wyszedł sam na sam, fajnie uderzył, bramkarz się bardzo dobrze zachował, Gliwa. Natomiast piłce trzeba mieć trochę szczęścia, mimo że obronił, ta piłka z powrotem spadła z gracze Zagłębia. Bonecki. Maksymilian Banaszewski już próbuje wjechać w szesnastkę, on to potrafi, właśnie o tym mówiłem. Banaszewski, nie ma jednak miejsca do strzału, wykłada piłkę, jest tu mocne uderzenie, ale nad poprzeczką, nie wiem, czy nie sięgnął tego Bielecki, Rybak to pokazuje sędziemu. Bardzo fajna akcja indywidualna, dobre zgranie, no i Rybak, bardzo dobry strzał, ta piłka była silnie. Wójtowicz, kolejny jego odbiór. Wójtowicz znów się odwrócił, mając na plecach Rybaka, Wójtowicz! W ostatniej chwili łapie to Gliwa. Fantastyczna akcja Wójtowicza. To, co mówiliśmy wcześniej, że gdzieś mu brakowało, tutaj zachował się jak rasowy napastnik. Zobacz, w zasadzie. Drugi raz w taki sam sposób ukrywa Rybaka. Czując, że ma go na plecach, od razu się odwraca, zabiera piłkę i Rybak już właściwie jest na straconej pozycji. Natomiast tutaj ta interwencja Gliwy to tak na pograniczu... Zespół Zagłębia. Już napędza się Banaszewski, dribbling, Banaszewski po plecach Kasolika. Bardzo łatwo zawodnikom Zagłębia. Przyjmują piłkę, obracają się z nią i już nikt ich nie umie dogonić. Ośrodkowanie, Szur chce to strącić, popatrzmy, jest Sadlok, ale nie trafił. Nie nakrył dobrze akcja, tym razem z Kubą Piątkiem. Jest Kwietniewski, dośrodkowanie do Pląskowskiego. Nabiegał na to wszystko jeszcze Michalski, ale nie zdążył. Odebrana jednak ta piłka, zebrana. Jest strzał Kasolika. Ruch ma coraz większą przewagę. Możemy... Oczywiście, kiedy spojrzymy na mecze rozgrywane w Ekstraklasie, to już wygląda zupełnie inaczej. To Zagłębie było tym trochę ubogim krewnym strzał Banaszewskiego. Nie, przepraszam, Rozwandowicza. On też potrafi uderzyć, to już pokazywał w ŁKS-ie, po 6 latach zmienił adres zameldowania. Pawłowski długo trzyma tą piłkę, 3 zawodników obok niego związał ich, mógłby to teraz rozegrać mądrze. Od razu przytomnie Rozwandowicz na drugą stronę, jest Gojny, dośrodkowanie, będzie okazja, kapitalnie to uderzone w poprzeczkę przez Boneckiego. Bardzo dobra akcja, natomiast ale teraz chyba... się zderzyli głowami, tak? Tak, tutaj obrońca poszedł z Boneckim. Tak jak powiedziałem, na pierwszy rzut oka, tak przy tej dynamicznej akcji, no nie wyglądało to dobrze. Też schował głowę, bo nie wiedział, jak ta piłka będzie opadać. Ja nie sądzę, że Maciej zrobił to celowo. Na pewno nie celowo. Jeżeli tak to jest rozpatrywane, to powiem szczerze, sam się przecież naraził na uraz. Tak. To jest rzut karny. Jeszcze żółta kartka dla Sadloka, więc o to chodziło. Nie chodziło o celowość zagrania, a chodziło o to, w którym miejscu to się wydarzyło. Wizżą gospodarze. Popatrzmy, ale przestrzelił Rozwandowicz. Nie wytrzymał tego tak doświadczony piłkarz Zagłębia Sosnowiec. Po 6 latach przeszedł, podpisał kontrakt na 2+1. 2 lata, ewentualnie kolejny rok przedłużenia kontraktu. 23 mecze, 1 gol. Wychowanka Włókniarza Pabianice w poprzednim. Miał poczekać do ostatniego momentu. Uwaga, Pawłowski! Zablokowany znów strzał. Tak jest. I dopiero później. Przy bramkarzu na 5. metrze. Nieźle rzucona piłka teraz przegrana z tego pierwszego narożnika 5. metra, ale nie mamy strzału na bramkę. Gdyby nie obrońca, byłoby 1-1. Koniec pierwszej połowy, ale zobacz, uderzał Fabry, wybija piłkę Janoszka. Też z linii, cofnął się, zobacz, tak. Jaka dobra
decyzja Janoszki. Chciał, wykrzykiwał to, co ma najważniejszego do przekazania swoim Masłowski, zawodnikom. Przepraszam cię, bo jest dośrodkowanie, jest okazja, kapitalna interwencja Bieleckiego. W sam środek uderzona piłka, ale też refleks bramkarza Ruchu, naprawdę rewelacyjny. Było uderzanie pięściami, było donośnie, natomiast trener Skowronek przez całą przerwę... Szura, jak ma się zachowywać na boisku, jak ma mówić, rozumieć, podać. Witek Pląskowski z daleka, Pląskowski nad bramką Gliwy. Mówimy o Bieleckim w pierwszej połowie, warto powiedzieć o Gliwie. Do tej pory na bramkę Gliwy oddano 114 strzał. Jest Kwietniewski, ale kompletnie mu nie wyszło to dośrodkowanie. Dośrodkowanie, nie ma strzału na bramkę. Może teraz Pawłowski trafił jednak w Michalskiego. Gramy dalej, będzie szansa dla... Jest Banaszewski, ale tutaj go łatwo przeczytał Wójtowicz. Brawo dla niego. Jeszcze Banaszewski, jeszcze jedna próba na dwóch rywali. To jest to, o czym mówiłem, on się tego absolutnie boi. Banaszewski! Piłka do niego wróciła, ale już był chyba taki trochę... Do sytuacji, kiedy wyszło doświadczenie Sadloka, który długą piłkę, mając dwóch, trzech zawodników przeciwko, przyjął. Poczekaj, Banaszewski drybluje. Banaszewski! Odbita piłka od Kasolika, wędrowała przy bliższym słupku. Mam wrażenie, że w ostatniej chwili zdążył z interwencją Bielecki. Na pewno kolejna dobra interwencja Bieleckiego. Nie wiem, czy Banaszewski nie nadużywa tej gry indywidualnej. Po raz kolejny oczywiście stworzył zagrożenie. Gramy dalej. Rusza znów za głębie. Popatrzmy. To jest chyba Rędak. Dobrze to było dograne, ale nie zdążył zamknąć tego Banaszewski. Jeszcze podcięta piłka, Bielecki. A coraz groźniej jest pod bramką kontuzja Achillesa. Natomiast on zawsze mówił, że przyjemnie się ogląda Stebleckiego z piłką. Natomiast zwraca uwagę, ale może o tym za moment. I rykoszet, i niewiele brakowało, że tutaj już rozkładał ręce Bielecki. Zaskoczony, uderzał Rędak. Wracasz do tej myśli. Strata Pawłowskiego. Dobrze wyglądał w tym poprzednim meczu. Kilka świetnych piłek zagranych do niego, kiedy był taką fałszywą dziewiątką. Biegał właśnie na pozycję napastnika. Jest okazja. Pląskowski do Monety, ale Moneta za lekko. Za lekko, za czytelnie. Z takiego kąta, no, bardzo trudno zaskoczyć bramkarza. Ogląda zwykle. Aczkolwiek, no, musimy Moneta wymagać. Dobrze do Wójtowicza. Wbiega Moneta, Wójtowicz. Moneta zabrał mu dwóch piłkarzy. Wójtowicz uderzył, ale niecelnie. Już jedną bramkę zdobył, jakże ważną. Kolejna, nie najlepsze jego podanie, ale Swędrowski odzyskuje szybko piłkę. Jest teraz okazja dla Ruchu. Popatrzmy do Pląskowskiego. Pląskowski czekał na obieg, poszedł Wójtowicz. Jest w środku Foszmańczyk, Pląskowski na drugą stronę, Michalski. Już piąty metr, Michalski! Jak on to zmieścił! Jak to uderzył, że to wpadło! Gliwa kompletnie zaskoczony i to jest raczej po meczu. To jest na pewno po meczu, natomiast chciałem powiedzieć, dlaczego on z pierwszej piłki nie uderzył. Muszę się wycofać z tych słów. Przewagę w drugiej połowie spotkania, ale to Ruch wrzucił ten drugi bieg. Nie może tak Gliwa sobie wpuścić bramki. To jest drugi taki strzał zawodnika Ruchu. Wcześniej właśnie wspomniany Wójtowicz uderzył w meczu z Kobrym. Gliwa zaskoczony, ale też odpuszczone to przez Jączego. Nie, przepraszam, przez Bożocha. Idealnie ta piłka trafiła. Oczywiście po rykoszecie. Już wydawało się, że tam się nic nie wydarzy, a trzy gole w doliczonym czasie gry, a tu się nic nie wydarzyło. Ruch pozostaje na fotelu lidera, cokolwiek się wydarzy. Oni są wciąż na czele. Beniaminek, mimo że miał trochę problemów w drugiej połowie, mimo że Zagłębie miało swoje minuty, swoje szanse, to potrafili dobić rywala. Michalski to właśnie uczynił. 2-0. Ruch Chorzów, Zagłębie Sosnowiec. 23 strzały Zagłębie Sosnowiec. I tu te liczby pokazują, że Zagłębie miało swoje momenty w tym meczu. 4 jednak celne przy 5 Ruchu, a tylko 10 w sumie Ruch oddał, więc to jest największy problem, o czym mówił zresztą Gojny, skuteczność. Tak jest, natomiast jak tak popatrzymy na te statystyki.